Cześć, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie, wszystkich sympatyków i wszystkie osoby, które interesują się sportem, jakim jest sport gołębi pocztowych. Słuchajcie, dziś na filmie chciałbym przedstawić Wam temat, który na moim kanale już wcześniej był omawiany. Był to temat suplementacji, mineralizacji gołębi pocztowych. Na jednym z filmików, który nosił tytuł wówczas Mój prosty sposób na kołacz za 1 grosz cieszył się dosyć dużą popularnością, gdzie bodajże był wyświetlony ponad 8 tysięcy razy, za co serdecznie dziękuję. W komentarzach pytaliście się mnie głównie o proporcje. Były pytania związane z ilościami, jakie są podawane wtedy, jakie były podawane w tym filmie, i sporo też było informacji od kolegów, że było tam zbyt wiele składnika, jakim była sól, w tym wypadku sól kuchenna. Twierdziliście, że jest zbyt wiele i gołąbki będą, jak to potocznie się mówi, laksować, czyli będą mieli rozwolnienie, będą pić zbyt wiele wody, a wiadomo, że sól powoduje to, nadmiar soli powoduje to, że gołębie pobierają, tak jak wspomniałem, tę wodę. To wszystko też opiera się na nerkach, tak, na narządach wewnętrznych. Słuchajcie, dziś chciałbym troszeczkę sprecyzować te informacje związane z powstaniem takiego kołacza w wersji domowej. Jak widzicie, tutaj są produkty, które dziś będą zastosowane do zrobienia takiego kołacza i chciałbym Wam przedstawić te produkty. Tutaj na odwrocie możecie sobie zobaczyć, jaki kompleks witamin i minerałów tutaj się znajduje. Wostrzymy, ok. Praktycznie z tego, co zwróciłem uwagę, wszystkie cztery tutaj te produkty są identyczne, z różnicą taką, że zmienia się oczywiście w okresie zapotrzebowania gołębi skład, może nie skład, ale ilość, proporcja witamin w danym okresie, czy to jest okres lotów, lęgów, okres pierzenia, czy okres spoczynku, czyli mieszanka, w tym wypadku standard. Kolejnym produktem, który będzie tutaj użyty, jest produkt Wispuminy. I kolejny, ostatni, no przedostatni, to jest produkt również mineralny. Mamy tu jeszcze sól kuchenną, którą przygotowałem. Mamy wodę, która posłuży nam do rozdrobnienia i zrobienia takiej konsystencji nie sypkiej, a bardziej takiej konsystencji plastycznej. Tu docelowo mamy miseczki. Są to miseczki z kołaczy kupowanych w sklepie, a dziś po prostu posłużą nam do zrobienia tych kołaczy w mojej wersji, czyli wersji domowej. Ok, dobrze, słuchajcie, w taki pojemniczek wchodzi 6 łyżeczek takich zwykłych kuchennych. Jeśli byście chcieli już znać precyzyjną ilość, jaka wchodzi w taki pojemnik gliniany. Dobrze, słuchajcie, żeby już nie przedłużać, przejdziemy już ze słów do czynów, jak to mawiali wielcy, i zaczynamy pierwszą rzecz, czyli ziemia. Ja zrobię to, słuchajcie, na takiej, że tak powiem, przykładowej ilości. Są to dwie miski takiej ziemi.
ziemia czarnoziem, którą również w ilości w tym wypadku jedna taka miseczka ląduje w naszej miseczce. Dosypujemy sól. To jest jakaś ilość, ja wiem, łyżka, mała łyżka stołowa. Ja tutaj daję dwie. Do tego dodamy po łyżce preparatu Dolvit Standard i Dolvit Lęgi. Jest to preparat, tak jak już wspomniałem, witaminowy. Do tego dodamy łyżkę Vispumin i łyżkę Topfit Futural. I co? I dodamy jeszcze, możemy dodać odrobinę elektrolitu. Jedną taką miareczkę jak tutaj tej soli. Gdybym nie dawał soli, dałbym tego elektrolitu więcej. Natomiast ze względu na to, że daliśmy tutaj dwie łyżki soli, elektrolitu damy tylko łyżeczkę. O jakości elektrolitu i jego wpływu na organizm gołębia nie będę Wam tłumaczył, bo wydaje mi się, że to jest już wszystkim znane, także nie ma sensu. Słuchajcie, teraz przejdziemy do podawania każdego z tych produktów po łyżce. Jako pierwszy Vispumin. Vispumin damy płaską łyżkę. Następny produkt Topfit Futural, niemiecka nazwa. Dosyć dziwnie się to wymawia. Dolvit Standard, jedna łycha. Może troszkę dosypiemy jeszcze. O, taka była, nabrało mi się jej trochę mało. I kolejny Dolvit Lęgi. Tutaj sobie jedną ręką pomogę. Proszę. Pyk. I jeszcze troszkę. Pyk. Dobra. Mamy te składniki. Sól już dodaliśmy. Dodamy jeszcze odrobinę elektrolitu. Dobrze, jest elektrolit. Łyżka. Płaska. Oczywiście to są ilości, które... To nie jest, że tak powiem, apteka. Nie robimy placka. Po prostu jakieś oczywiście proporcje należy zachować, ale no... Nie są to jakieś sztywne ilości, tak? Przecież wiadomo, najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie przesadzić z kwestią związaną z solą kuchenną. No bo jednak, tak jak koledzy hodowcy już zauważyli wcześniej na poprzednich filmikach, zbyt duża ilość soli kuchennej powoduje to, że wpływa ona raczej negatywnie, a nie pozytywnie na gołębie. I co powodem tego jest to, że one po prostu będą laksować, tak? Czyli ten kał będzie rozwodniony, bo zbyt duża ilość soli kuchennej po prostu powoduje w jelitach u gołębi podrażnienie ścianek jelit i to wpływa po prostu negatywnie, odbijając się to w widoczny sposób poprzez rozluźniony kał i zbyt dużą ilość pobranej wody po spożyciu takiej mieszanki. Także koledzy, słuchajcie, z tą solą ostrożnie, jednak nie szalejcie, nie szarżujcie z nią. I zobaczcie, ja to dosłownie mięszam rękoma, bo jest to wszystko w postaci sypkiej, a więc wszystkie te minerały, które zostały dodane, czyli te mieszanki, ziemia taka gliniasta oraz ten taki ziemia torfowa, czarnoziem, ja to tak nazywam potocznie. Wszystko to mieszamy. Jeśli byście chcieli sobie jeszcze na przykład to troszeczkę ulepszyć, to możecie sobie na przykład dodać tutaj odrobinę gritu, czy jakiś takiego gritu z muszelek, grit koral. Fajnie będzie to, wydaje mi się, też po wyschnięciu raz, że wyglądać, a dwa, że będzie taki domieszka wapnia i takiego składnika, gdzie gołębie właśnie ten grit lubią wydziobywać z takich mieszanek. Słuchajcie,
woda zostaje tutaj dodana. Zostawimy jej tylko tyle. Teraz już nie będę robił tego ręką, a będę robił to za pomocą łyżki. To nie chodzi o to, żeby to było zbyt wodniste takie błoto, ale raczej, żeby to była taka konsystencja dosyć plastyczna, ale nie za bardzo rzadka. W tym wypadku jest to jednak za bardzo rzadkie i po prostu zwiększymy proporcje chyba jeszcze jeden raz poprzez dodanie jednego takiego pojemnika ziemi gliniastej. Nie dodamy soli, za to możemy dodać jeszcze po łyżeczce z każdych z tych produktów. To już według waszego uznania. Wydaje mi się, że nie da się raczej, że tak powiem, przesadzić z ilością, jaką są mieszanki mineralne. Nie będą one miały wpływu, jeśli negatywnego wpływu, jeśli po prostu przykładowo dodamy tego troszeczkę więcej do tej konsystencji, jaką tu chcemy osiągnąć. To mieszanki mineralne, czyli są to różnego rodzaju minerały. Tak jak mówię, ostrożnie z solą, pozostałe składniki moim osobistym zdaniem nie będę miał jakiegoś negatywnego skutku na nasze gołębie. Także przechodzimy do wyrobienia tej konsystencji. Słuchajcie, zobaczcie, po wymieszaniu tutaj wszystkich tych minerałów, które tutaj dodałem, po dodaniu ilości wody około, w tym wypadku, 200. Zobaczcie, jaka jest konsystencja. Można to po prostu, jest to tak plastyczna, że można to po prostu w dłoni formować kształt, jaki chcemy osiągnąć. Po prostu zobaczcie. Przekładam. Tak jak mówię, woda jest tutaj praktycznie potrzebna do tego, żeby wymieszać wszystkie te składniki, i praktycznie jest ona tylko i wyłącznie nośnikiem, który pozwoli osiągnąć nam formę czy konsystencję taką, jaką po prostu chcemy sobie, taką jaką chcemy uzyskać. Delikatnie odbijając od spodu wyjdzie już gotowy praktycznie kołacz, który będzie można podać naszym gołębiom. Oczywiście nie robimy tego bezpośrednio, bo jest to jeszcze za świeże i gołębie zwyczajnie po prostu by to rozbiły, tak? Chodząc po tym, a nie chcemy tego, bo to jednak chcemy, żeby ptaki ten dobrobyt, jaki im tu przygotowaliśmy, żeby one go sobie pobierały poprzez dziobanie z miseczki, ewentualnie poprzez pobieranie luzem. Tak to wygląda. Zobaczcie. Zapach, no powiem wam, taki lekko ziemisty w połączeniu z słodki, czyli dzięki tym mieszankom paszowym, które tutaj zostały dodane. No fajnie, fajnie to wygląda. Tak jak mówię, możecie sobie dodać przeróżnego rodzaju rzeczy, muszelki drobne, jakieś drobne naprawdę takie kamyczki. Nie wiem, może jakiś ktoś wpadnie na pomysł, jakiś dodatek anyżu czy czegokolwiek innego. Być może to też zda jakiś efekt. Można tu dodać drobinki jakichś drobnych ziarek. Jeśli macie, gołębie też to bardzo fajnie będą pobierać. I wydaje mi się, że na pewno nasze gołębie będą nam za to wdzięczne. Dobrze, słuchajcie, jak widzicie, tutaj już pozwoliłem sobie troszeczkę wcześniej
do tych miseczek nałożyć tą papkę, którą tutaj zrobiliśmy. Zostało jej jeszcze dosłownie tyle. Dołożymy ją do trzeciej miseczki. Jak widzicie, z tej ilości wyszły praktycznie trzy takie misy Bigsteinu, kołacza, tak? Zachęcam Was do robienia takich własnych domowych produktów, kołaczy, gritów. Zachęcam Was do obejrzenia filmów na moim kanale, szczególnie filmików, które mogą pomóc Wam w hodowli gołębi pocztowych. Mam nadzieję, że film jest dosyć ciekawą alternatywą dla osób, które poszukują w sieci informacji, które pomogłyby w jakiś sposób w hodowli, w ich hodowli, w waszej, w twojej hodowli gołębi pocztowych. Także koledzy, podsumowując, minerały na pewno nie zaszkodzą waszym gołębiom w takiej formie, jaką wam tutaj przedstawiłem. Nawet jeśli zrobicie troszeczkę, dodacie troszeczkę więcej tych produktów niż dodatku takiego podstawowego, jaką jest ziemia. Najlepiej, żeby to nie była zwykła ziemia. Możecie na przykład sobie zrobić, już tu wam tak troszeczkę na sucho słownie przedstawię taki przepis. Możecie zrobić na przykład właśnie typowo dobrej jakości ziemię, gliniastą glinę wziąć. Możecie taki humus jakiś sobie z lasu czy skądś, że tak powiem, we własnym zakresie skombinować. Możecie sobie dodać na przykład, osobiście preferuję takie mieszanki, jakie przedstawiłem na filmie, bo na przykład możecie sobie, niektórzy pewnie będą pytać, a czy mogę dodać MM-ki, które są ogólnie w sprzedaży. One są, spróbujcie na język, one są naprawdę mocno przesolone i musicie też wziąć pod uwagę, oczywiście możecie je dodać, ale musicie wziąć korektę na później na ilość soli, jaką będziecie chcieli dodać do takiego kołacza. Tak więc to są takie moje skromne uwagi względem tego, jak możemy sobie to przygotować. Słuchajcie, możecie, tak jak wspomniałem, dodać muszle jakieś drobne kamyczki, to wszystko ładnie po zastygnięciu. Widzicie teraz to pod wpływem mojego ruchu ręką, aż jak galareta jest, ale gdy woda po prostu z tego wyparuje, wierzcie mi, to jest konsystencja tak trwała. Zobaczcie sobie na moich filmikach wcześniejszych, jeśli chcecie, zachęcam. Tam jest po prostu po odparowaniu ta woda, ten kołacz w ręce jest po prostu konsystencji stałej, taki jest naprawdę, no fajnie to wygląda. I tam jest na filmie pokazane, że gołębie naprawdę to pobierają. Tak jak mówię, możecie po odparowaniu wody, kiedy już ta konsystencja będzie stała, wkładacie sobie to do przedziału, gołębie jedzą to, dziobią z miski. Możecie sobie to wziąć w ten sposób, że bierzesz miskę, to powysycha, odwracasz, bach, wysypujesz, podajesz to sobie na jakąś taką tackę czy na coś podobnego, tak? Także w tej formie też będą spokojnie, przecież ze sklepów kupujemy też w takiej formie, gołębie to czyszczą do zera. Poczują posmak delikatnej soli, że to jest słonawe, ale i co najważniejsze, składniki mineralne, i one naprawdę, uwierzcie mi, wyczyszczą to do zera. Tym bardziej, że jest okres, gdzie gołębie po prostu są w takim ciągłym toku już eksploatacji, czyli loty, karmienie młodych, a jak wiecie, wychów gołębi młodych przez gołębie stare, no kosztuje ich naprawdę bardzo dużo wysiłku. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten film był ciekawy. Zachęcam do zadawania pytań pod filmem. Na ile moja wiedza pozwoli, postaram się wam, koledzy, tutaj coś więcej jeszcze powiedzieć.